Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nie ma vloga z pola, tylko jesteśmy na gospodarstwie. Tutaj mamy jałóweczki, 13 sztuk jałówek. No, tu gospodarstwo. Dzisiaj vlog, jak już pewnie wiecie po tytule, z wyrzucania obornika tutaj ze stodoły. On już ciekawskie to podchodzą od razu. No, vlog z wywalania, z wyrzucania obornika. No i co? Na wstępie to by było chyba tyle. Pokażę wam, jak będziemy mieli tutaj zastawione, bo one tędy wychodzą. Tutaj są jeszcze mauzery ścielakami. Więc no, pokażę wam, jak tutaj będzie zakrojone i jak wyjdą. I wtedy będziemy się widzieć w dalszej części filmu. O, tak mamy zrobiony wybieg tutaj z lawety i kołki. Tam już siatki. O, tam siatki już porozrywały na drzwiach. No ale tak to już jest. Tutaj jeszcze trzy nie chcą wyjść. Więc no, widzimy się w kolejnym ujęciu. Teraz już typowo z wyrzucania. Wyciągamy tutaj burtę, która osłania drzwi przed obornikiem, żeby ich nie wypchało, nie zarderwiały. Dasz radę sam, czy ci pomóc? Pomóc ci? No dobra. No. I wjeżdżamy. Pierwszy krokodyl od brzegu. Sorry, że tak mało mówiłem, ale chciałem się skupić. Tutaj mamy pryzmę obornika, kawałek. No, łyżki pełne, bo nie ma co się tam rozdrabniać i jeździć 50 razy. Trzeba wykorzystywać maszynę i jej możliwości. Oczywiście w mądry sposób, żeby od razu czegoś nie zepsuć. No ale do tej ładowarki niby krokodyl jest nieduży, bo ma 2 metry. Ale jak się takiego pełnego nabierze, no to już ładowarka ma co robić. Też ona nie jest jakaś tam wielka. Nie jest jakaś tam wielka. Tam jest niespełna 3 tony u dźwigu. Więc nie ma co tam za wiele od niej oczekiwać. Tutaj jeszcze, nie wiem czy widać, świeci się kontrolka od ciśnienia w skrzyni, czy tam od niskiego stanu oleju, ale to jest tylko czujnik. Czujnik jest do wymiany, bo sprawdzaliśmy olej, wszystko jest. Olej jest, wszystko działa. Już tak zrobiłem nad tą kontrolką jakieś 20 godzin. I no, czujka do wymiany. Czujka pewnie to nie jest jakiś drogi koszt. No ale trzeba to też zrobić, bo się świeci tutaj kontrolka cały czas na czerwono i denerwuje. W sumie to nie cały czas, tylko jak się ładowarka rozgrzeje, jak się olej z skrzyni rozgrzeje. Znaczy tak mam nadzieję, myślę, że to jest od skrzyni, jeśli źle mówię, to mnie poprawcie w komentarzach, ale wydaje mi się, że to jest od skrzyni. No ale denerwuję, jak się świeci, nie lubię, jak się świeci czerwona kontrolka. Więc no, jakby była zielona, to by się mogła świecić, ale czerwona to nie, kuje w oczy. Więc no, tutaj co, nie wiem czy mówiłem, ale stoi tutaj 13 sztuk. Wyrzucamy obornik tutaj
Tak, no, tak staramy się co 3 tygodnie, bo tu jest stół paszowy, jest na równi. Tam gdzie stoją, równa jest posadzka. Tam gdzie jedzą i tam gdzie stoją jałówki, więc jak jest za dużo obornika, to po prostu jest za dużo obornika, to mają ciężko jeść. I tak się staramy właśnie co 3 tygodnie tutaj, o, widać w przekroju, ile jest obornika. Tata odrzuca od ścian i tam potem musi odrzucić jeszcze od przodu, bo tam nie jest zalane nic, tylko jest sama taka deska gruba. No i nie mogę tak napychać na to za mocno, bo wypcha to się do przodu wszystko. Właściwie tam i tak jest zabezpieczone, bo na początku, jak mieliśmy tutaj, to już jest drugi rzut tutaj tego bydła, jak mieliśmy pierwszy raz wyrzucaliśmy tutaj, to nam się wypchał ten cały przód, obornik już w ogóle go wypchał, a tam i potem nawierciliśmy w posadce i są takie tam jakieś śruby powkładane w posadzkę i to wszystko jest tak, tak spięte razem to wszystko spięliśmy i jest dobrze. Też nie wiem, czy to widać na filmie, ale brudne szyby mam w ładowarce, no ale nie zdążyłem umyć szyb. No nie zdążyłem po prostu umyć, więc przepraszam z góry od razu za te szyby, no ale co zrobić. Tutaj pryzma leży na stanowisku po ziemniakach. Też były wykopane dopiero w sobotę. Dzisiaj jak to wyrzucam, mamy poniedziałek, 26 wrzesień. Nie wiem, kiedy to wstawię. Poniedziałek 26 września. O ładowarce to chyba nie będę nic mówić, bo i o krokodylu, bo to mówiłem. Już ładowarkę omawiałem w dwóch vlogach, krokodyla w jednym, więc nie ma co tam za wiele mówić. No, tutaj nam się zrobiło takie bagno, bo tu mieliśmy kiedyś obornik w tym miejscu. Teraz jest tam. No, musimy sobie zrobić płytę, bo tak to nie robota. Tak to można wywalać. Kurde, to że nie pękło. Bo jakby pękło, to by była bieda. No tak to można wywalać, ale tylko na głębokiej ściółce. Nie mamy obór przystosowanych. I z hodowli 70 sztuk, to tylko jest 13 sztuk na głębokiej ściółce. Reszta to jest płytka ściółka, widełki i takie sprawy, nie? Więc no. Ale no, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. I no, tak to jest, nie? Więc co, no to chyba by było na tyle w tym ujęciu. Pokażę wam jeszcze, jak tam ścielimy, jak wejdą jałóweczki, jak to będzie wyglądać. Może wam nagram jeszcze coś z karmienia tych jałówek. Zobaczę. Może zrobimy trochę dłuższego vloga. Więc no, na ten moment to tyle i widzimy się w kolejnym ujęciu. No, już mamy wyrzucone wszystko. Teraz ostatnia łyżka, ostatni krokodyl. Tyle się tego udało tutaj nazbierać. Jakże cennego towaru w tych czasach. No, trzymam, pokażę, przywiozę bolota słomy. Od razu pościelimy. I no, od razu pościelimy. Pozamykać, pogrodzić i można wpuszczać jałówki. Tutaj jeszcze mamy pryzmę, kiszonki. Czekajcie. Pryzmę kiszonki tegoroczną. 50 metrów chyba równe. W najwyższym punkcie 1,60 m. Szerokość 10 metrów. Tak wygląda. Jeszcze wam potem pokażę z
bliska. Kiszonka w tym roku nam wyszła bardzo mokra. Jak na koszenie pogoda dopasowała, to nie miało padać i już późno skończyliśmy i stwierdziliśmy, że na drugi dzień przykrywamy. No ale w nocy spadło 7 litrów i rano jeszcze dolało 2. No i 9 litrów w pryzmę wlało, a kukurydza i tak była mokra. Tutaj mamy stuk tegoroczny. Miał być przykryty. Plan deka, wszystko jest, tylko że zanim nam plan deka przyszła kurierem, to zdążyło to tak zamoknąć, że nie wyschło i stwierdziliśmy, że tego nie przykrywamy w tym roku. No i plan dekę zostawiliśmy na następny rok. No, paloty nie są jakoś pięknie owinięte, ale są ładnie sprasowane po naszej prasie, którą widać na filmach. Były z nią 2 filmy chyba. Taki konkretny to jeden, bo tamten pierwszy to mogłoby go nie być, no ale jest, nie usuwam go. Pryzma biedna. Ja nawet i strasznie biedna, bo to jest pryzma z 7 hektarów. Kukurydza u nas, jak tam na naszym polu, no na, które jest, którego nie dzierżawimy, tylko jest jakby naszą własnością, to była ładna kukurydza w miarę, ale na dzierżawie, na którym pierwszy rok obrabiamy tą ziemię, no to była straszna kukurydza, no straszna, no po prostu mała. Były placerze, w ogóle nie było, no ale ziemię trzeba wyrobić i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, jak to niektórzy mówią, tylko robić swoje. Postawimy balota. No i od razu zaprowadzę ładowarkę na podwórze, bo jeszcze muszę założyć blachy boczne w krokodylu, żeby mi się kiszonka tak nie sypała. I pewnie wam jeszcze pokażę, jak karmię jałówki. To zrobimy taki vlog z wyrzucania obornika i z karmienia tych jałówek w stodole. Nie będę robić takich całych codziennych obowiązków, bo to właśnie nie jest codzienny obowiązek, bo codziennie obornika nie wyrzucamy. Ale no, nagram taki film, jak tam u tych jałówek oprzątam, czy no jak to mówi, każdy wie, o co chodzi. Więc no, tutaj mamy wiadra, żeby ktoś nie powiedział, że porozrzucane, to wiadra są położone do mycia. To są wiadra od cielaków i trzeba je umyć. Dobra, widzimy się. Mamy w kolejnym. Jałóweczki gonione. Tam nie wiem, czy widzicie teraz. Jałówki są gonione. Już mam pozamiatane, tam wszystko poczyszczone, pościelone. Więc jadę po kukurydzkę. Żeby im dać, jeszcze wam pokażę kukurydzę z bliska, jak wygląda. Jest strasznie mokra, no ale co zrobić, tak wyszło. Od razu sobie nabiorę. Od razu nabiorę kukurydzy. Nie idzie jej teraz jakoś... O kurde, przejechałem. Nie idzie jej teraz jakoś dużo, no bo dopiero zaczynamy, jeszcze skarmiamy sianokiszonkę. O, tam ją widać. Skarmiamy jeszcze sianokiszonkę. Chwilę. O, tak żeby ziemi nie nagarnąć. Ciekawe, czy się uda. Już dawno tego nie robiłem. Dobra. By folii nie przedziurawić. Do tyłu. Chyba będzie dobrze teraz nabrane. O, tyle powinno starczyć. Trochę mało. Dobra, jeszcze trzeba będzie dobrać. Ale tutaj, czekajcie, zdejmę z głowy.
telefon i wam pokażę. O, tutaj mamy kukurydzę. Tak wygląda kukurydza z bliska. Tutaj już może nie jest taka mokra. Czy jest dalej? Jak możecie zobaczyć, o, widać. Leci woda. Jeszcze się nie ukisiła dobrze kukurydza, ale ziarna jest sporo. Jest tak roztarte, może tak nie będzie widać. I tutaj te takie kawałeczki małe. To jest ziarno, o, tutaj jest łuska. O, tu jest łuska. No, tak wygląda pryzma. Jeszcze sobie zajadę drugi raz, dobiorę, bo jest trochę mało. Więc no, zakładam na głowę telefon. Dobra, jestem już w kabinie. Jeszcze nabiorę trochę tej kukurydzy. Blach na boki, jak mówiłem, że założę, tak nie założyłem. Z jednej strony mi się trochę nie chciało, no a z drugiej nie są jakoś bardzo potrzebne. No ale już jutro podejrzewam, że założę. Będę miał trochę więcej czasu może. Trochę wyżej. Nagarnąłem ziemi, już stąd widzę. No, trochę przydłużono. No ale dobra. Jakoś tam damy radę. Dobra. Wychodzimy. Nagarnęło się ziemi. O, tylko słoma, nie ma ziemi. Kukurydza ładnie zbita, nawet na krokodylu. Dobra, teraz trochę podrzucę. Chwileczkę nakryję folią, bo ma padać. No, a i tak jest mokra i się grzeje. Jak jest ubita tak w pryzmie, to nie, ale jak mamy w oborze, nam trochę zostało, nie skarmiliśmy wszystkiego na raz i leżało tak cały dzień, to się właśnie grzeje się mocno kukurydza. No i nie chcę, żeby się grzała, bo jak się grzeje, to i się psuje. No, lepiej, żeby się nie psuła, jak jej i tak nie ma. Ciekawe, czy ktoś będzie się pytał, dlaczego taki sposób okrycia. Podejrzewam, że nikt, ale powiem, czemu nie oponami, czemu nie ziemią. Ziemią to ciężko się ziemią się ciężko obwala. Okrywa się ciężko ziemią. Nie mogłem znaleźć słowa. Ciężko się ziemią okrywa. No, właściwie okrywać jak okrywać, ale odkrywa się ciężko, a opony, no to nie mamy tyle opon i też zajmują dużo miejsca, a obornikiem się szybko obrzuci, obwali, czy jak to tam mówi. I szybko się też ściąga go z pryzmy, a nie ma żadnych śmieci, jest folią, nie buja, jest ładnie zakryte, więc no chyba nie będę już robił cięcia, tylko pokażę wam drogę do obory z tym, bo nie chce mi się robić tych cięć. Zrobimy jednego takiego dłuższego vloga, już mi muszek komarów naleciało takich do kabiny. Takiego jednego dłuższego vloga pokażę wam jeszcze, jak to rozdaję, i wtedy będziemy chyba już kończyć na dzisiaj. Ale jeszcze chwilkę coś tutaj wam pogadam, powiem, więc no, podwórko dziurawe. No ale takie są uroki, jak się nie ma betonu. I tak jest lepiej niż było kilka lat temu. Tutaj jest wysypane dużo gruzu i dużo kamieni. Byłem tutaj, przejechał, tak jak kupiliśmy ładowarkę, to było 4 lata temu. No to by było trochę błota, tak, no 20 cm, 30 miejscami na pewno. Samochodem było ciężko przejechać. No ale już teraz jest delikatnie lepiej. Więc no,
otwórz ją. Drzwi. Dobra. Jeszcze do jednej, do uwięziowej. Wysypiemy kiszoneczki i trzeba rozdać, posypać śrutem, czy tam śrutą, jak zwał, tak zwał, każdy mówi inaczej, ale podejrzewam, że każdy wie, o co chodzi. Więc no, tak to jest, o, kontrolka już się świeci na czerwono, więc no, co zrobić, nie? Tutaj worek z siatkami mi leży. Miałem go zanieść, ale nie zdążyłem. Więc no, trzeba będzie go zanieść po wrzątku na śmieci. Ja najechałem jeszcze na niego. No. Więc no, tak to jest. Tutaj ładowarkę sobie postawię, albo od razu może nie objadę do obory. Jeśli byście chcieli takiego vloga z całych moich codziennych obowiązków, no to piszcie w komentarzach. Jest co robić, jest co nagrywać. Jest co robić, jest co nagrywać. Więc na pewno. No, już tutaj drze mordę, nie wiadomo za czym. Jest co robić, jest co nagrywać, więc na pewno materiał by był, tylko bym sobie musiał wziąć trochę czasu, żeby to nagrać. No więc, bo jak się nagrywa, to trzeba myśleć i o nagrywaniu, i o tym, co się robi, więc chodzi to trochę dłużej. No ale jakbyście chcieli, to oczywiście jak najbardziej mógłbym takie coś dla was nagrać. Tutaj niestety praca jest ręczna, więc no. O, tutaj piesek. Dwa pieski. Drugi. No. Jeszcze pójdę, przyniosę sobie wiaderko ze śrutem. Mam dwa zaniesione. O, tutaj cielaczki. W tak zwanych iglo z mauzerów. Tutaj ołóweczka. Dwa byczki. HF-y. No, przyniosę sobie wiadereczko ze śrutem jeszcze do jałówek, bo dostają tak około 4-5 kilo, to już się kończy śrut, 4-5 kilo na sztukę na dzień śruty albo paszy treściwej. Jakbym to tak miał fachowo nazwać. Trochę pewnie trzęsie ekranem. No ale... no trudno. Tutaj jak z poidła leci woda. Wylewają trochę, to leciało. Za późno było wyrzucone. No i tak to się zrobiło, że się porozlewało. No ale... tak jest. Tutaj wam zapalę światło, pewnie będzie... no, co widać, było małe cięcie, bo myślałem, że mi telefon nie nagrywa, a jednak nagrywał. No teraz trochę nie było pewnie nic widać, bo trząsłem wiadrem, to i kamera się trząsła. No dobra, w międzyczasie już podgarnąłem jałówką, kukurydzę, właściwie rozgarnąłem i teraz posypiemy śrutą, jak zwał, tak zwał, każdy wie, o co chodzi. Śruta tutaj jest żyto, nie wiem w jakim składzie, ale jest żyto, owies, mieszanka zbożowa z jęczmienia, owsa i pszenicy. I pszenica w tym, moim zdaniem, dobra jakościowo śruta, pasza treściwa. No i co by tutaj wam jeszcze powiedzieć, chyba nic,
I tak już pewnie wyjdzie długi ten vlog. Ciekawe, czy go ktoś w ogóle obejrzy do końca. Czy ktoś go obejrzał do końca, więc to może napisać komentarz. Jakiś, że obejrzał albo coś. Tutaj ostatni rzut na jałówki z góry. I no co. To chyba będzie koniec. Jakbyście chcieli więcej takich odcinków z bydłem, to piszcie. Więc trzymajcie się. Na razie i...